Tak więc, a możemy zacząć naszą rozgrywkę. Jak zwykle przeciąłem wszystkie poboczniaki, prawie wszystkie, już robić, tyle wnoszą. Zasięg jest. Wyposażenie nam się. Wziąłem tylko rzutnie rakiet. No i parę innych broni jeszcze poracowałem. Ale to z czołkami dostrzenie. Ale w sumie tylko ją przynosi więcej amunicji. Wybiły się klatki, kilka granatów. Parę rzeczy opracowałem, ale na razie z nich nie korzystam. Wizor upgrade na trzeci poziom przeszedł. Bo już wtedy. Wyposażenia mamy, jakby nie patrzeć. A nie będę go zabierał na misję. No i Battle Dress opracowaliśmy. Chyba wszystko. No i tam jeszcze później pokażę rozbudowę bazy. Mam teraz szybszą metodę wzywania zaopatrzenia, nie rzucając tylko granatami. Nie, już granaty miałem wcześniej, ale tak samo wzywanie helikoptera i innych jednostek. Za droida po prostu rzucam granat. O, przyszły minerały i chyba misja. Była jedna z... Zobaczę. Tak, wrócili z misji. Patrzę na co idzie. Teraz odbierzmy. Niektóre misje się bagują i cały czas mogę je wykonać. Tak jest? Czy tak powinno być, czy nie? A jeszcze gdzieś mieliśmy pułapki na sprzęta. Nie wiem, czy mam zdeployowane, bo mogło surowców zabrać. Nie mam. To je porozstawiać, bo czasami coś fajnego wpadnie. No i od dłuższego czasu korzystam z D. Rzeczy oznacza na mapie. Rzucić kratki. Zawsze są zbierane. Teraz mamy do pokoju. Tego noktowizor na oczy i jedziemy. No, gorąco.
Nie, chciałem go fultonem przerzucać. A dobra, tego to już mogę. Tego to już mogę, bo on ma jakieś umiejętności. Ten... Chociaż nie, tak jak... O tych dwóch do drużyny medycznej damy. B to jeszcze nie jest tak źle, zwłaszcza, że brakuje nam zawsze ludzi. O. Dodatkowo nie odmówię sobie okazji pozbycia się ich. W kierunku. O. No i poszedł support team. Budowa. Właśnie troszkę się rozbudowała nam baza. Nieznacznie, aczkolwiek. Nie baguj mi się, Snake. BDU zostało rozbudowane. A i mamy snajpera. Nie zaliczyło jakieś tutaj z ratunkiem zwierząt, bo wpadki się połapały. Ale co to za tajemniczy loading? O, kolejny epizod się zaczyna. W razie, konując poboczniaka. Ciekawe. Właśnie ten snajper, którego można... Supply drop. Musimy ją tak jakby baitować. Zanim przesyłka nie spadnie. Jeszcze raz trzeba będzie. A i teraz znowu rzucamy jej. Hop, na głowę. Typowe rozwiązanie zadania. Nie, ale trzeba.
Jak ją zbejtować, żeby wystrzeliła, no. Teraz biegniemy dalej. Hehe, załatwiona. No, cześć, Headhunter. Nie odzywałem się, bo była cutscenka. Dzięki za followa. Zabieramy ją. Po głosie nie wiem, kto to Miller, czy kto to. Rzekał. Tak po głosie Ocelot i Miller bardzo podobnie brzmią, w sumie wszyscy przez ten komunikator podobnie brzmią. Ale Base Development Unit nam się rozwinie. Sprawili wydobywanie surowców. Bardzo mnie to cieszy. Kurtka Millera. Za pani? Quiet. Sniper, który nas napadł po drodze. No i SK. Nice. Ten content bardzo z tego. Taka akcja.
fajnie zrealizowane, że wygląda jak odcinek serialu. Pewnie jedna misja, jeden odcinek, ale nie tu. Na Twitchu jesteśmy, także robię to ciutkiem. Fajnie, teraz 300 emblematów. Przed nimi czytanych. Cieszę się, że śledzisz mój kanał, ale trzeba brać się też za coś innego, nie? Stalker. Ja się zamykam, bo mamy cutscenkę. Oh fuck.
woman. I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. About the sniper you extracted, quiet. We set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. I'll let you know if they learn anything. And boss, leave Lilla to me. If we manage to get some intel out of quiet, that should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. Combat deploymencie wszystkie jednostki są ustawione? Tak. To już też nic nowego. Czy jakieś misje poboczne przybyły? Nie bardzo. A nie, jest, dobra. Może zrobimy przy okazji. Zobaczymy, jak będzie nam szło. W razie i tak za Emmericha trzeba się zabrać. A jeszcze w międzyczasie, zajmując się ratowaniem zwierząt, odblokowałem jeszcze dodatkową platformę, do któregoś razu się na nią wybierzemy. Inaczej się na nią leci po prostu. Już teraz będę tu trenował. Zostawię to jak jest. Potem będzie problem. Czy dużo czasu to zajmuje, no. Poświęcić. Pytanie do Twitcha, jak dźwięk? Wszystko w normie? Dobra, możemy już się bliżej podrzucić. Myślałem, że zaraz znowu będziemy musieli biec ten kawałek. To już zgłaszam, bo ta gra różnie z dźwiękiem jest, no. Raz ja mówię głośniej, raz gra. Troszkę podbiłem grę. Dobra, zrzucę o 18. To mnie zadziwia, że ta gra ma dość krótkie loadingi. Dobrze zrobiona. Pomimo, że nie mam jej na dysku SSD. Tak jasno jeszcze. Be careful down there, boss.
No, tu loadingi są rzeczywiście krótkie, bo obrzeża zony na złotej kuli to był jakiś dramat. Nawet na SSD-ku. Dobra. Klatki do farmienia zwierzątek wystawione. Ale było po prostu załatwić. Też jeszcze od dystansu. Prosiłbym zrzut. Spokojnie, Andrzeju, się wyklepie. Tragiczny ten teren tutaj. Ale co się nie robi, żeby ominąć posterunek? No. Prawo jazdy to bym chyba nie znał. Jakaś ścieżynka. Chęcią z niej skorzystam. Czy zakręca jak mydelniczka w maju. Też się tym się nie bardzo da jeździć. Ale żem pojechał. Dobra, powiedzmy, że dotarłem. Szybciej będzie piechotą. Z dobrej strony? Prawie. Drużyna wróciła z misji. Widziałem. Razy ją wstawić. Za zwierzaczek, owca? Się nie opłaca. O, od razu lepiej. Pamiętam, że ten niedźwiedzie tutaj jest maniana i naprawdę sporo trzeba w niego władować. Jeżeli o to chodzi, to pies go znajdzie, tylko szkoda, żebyśmy jakoś z nim tutaj wytańczyli to. Razu zapas roślinek. Pełnie. I tu się powinien znajdować. Tego rośnie. Nice. Ale już pół wąwozu przebiegłem, a dalej tego niedźwiedzia nie widać. Dobra, się znalazł. Już wyjaśniam odnośnie bitu. Zaraz
podczas walki z niedźwiedziem, bo... Tak on nieźle naszprycować tymi strzałkami. Bity można albo kupić pakiet bitów, albo za oglądanie reklam otrzymać kilka bitów. Jeżeli jestem, jeszcze nie mam jakby takiego członkostwa Twitcha, ale jeżeli je otrzymam, to tam są nieduże wymagania. Staram się niedługo je spełnić, to będę miał, będziecie mieli możliwość na przykład, no bity to coś w stylu takie uproszczenia donate'ów, nie? Jeżeli taki to rzucicie bit, to bodajże chyba można dopisać do niego też wiadomość. Dokładnie nie wiem, bo tam do końca nie przekminiałem tej mechaniki, ale jakoś takoś. Ta niedźwiadka zgarnęliśmy. Teraz już rzut do opatrzenia. I tak po drodze bym chciał. Tutaj. Tam jest guzik od tych bitów, żeby je... Jak otworzysz bity, to tam masz chyba opcję zdobycia 15 czy 5 bitów, teraz nie pamiętam, do obejrzenia reklamy. Co jakiś czas można to robić. No to jak będę miał tego partnera... Czy nie, to nie partner, jakoś inaczej oni... Towarzysz, o. Tak to oni nazywają. To... Będziesz mógł mi je na przykład przekazać, nie? Albo komuś, komu byś miał ochotę. Jakiś tam przelicznik ma na dolary. Czy mam smoke grenady? W razie czego? Mam. Fajnie. No w pewien sposób to nie są zawsze duże kwoty, ale no w jakiś sposób to motywuje, nie? Tylko, że jeszcze nie ma takiej możliwości. To wizor na niewiele się zda. W takich warunkach. A już blisko. Jak odpalam noktowizor, to przy chwilę mam takie przejaśnienie ekranu, ale widzę dalej. Ciekawy trik. Wow. No, to teraz się zdziwiłem. Właśnie burza piaskowa ma tą zaletę, że może cię ukryć, ale i zapewnić taką niespodziankę. Dam radę przejść? Tak. To nie ma dramatu. Analysis
Zaraz? O, biorę go. Ma umiejętności, także... Kurczę, ale będzie polowanie. Też ujdzie? Też ujdzie. Dobra, muszę wyczyścić tą lokację najpierw z ich wszystkich. Będę mógł ich sobie tutaj pokraść. No, nice, dobre polowanie. Idzie, to nie tak łatwo będzie. Ten był warty? Tak, ten był warty ekstrakcji. Go obejść. Żeby mnie nie zauważył. Tak. Słyszał. Potrzebuję od razu zrzutu. Poza bramą. Jeli? Tego tutaj jeszcze sobie ze... O. Szybka podróż. I tego jeszcze tutaj tylko skasować. Mnie tu nie było. Tak, jedzie. Zbieram wyposażenie. Ten też jedzie. Nie zauważyłem tamtego frajera. Dobra, wariant na cicho nie wyjdzie chyba. Tego na pewno nie chcę zabijać. Chodź, kolego. Uuu, ale oni tu są dopakowani. Patrzę, że... Zabieram ich ze sobą. No? Nie, nie mam ciężkiej broni. Ten też jedzie. Nie. Noktowizor. Do tego nie, ale ten na pewno. Głowy mogę zabrać? Tak się świeci. Tutaj ten, co mnie zauważył, też jedzie. Nie, nie planuję dzisiaj Stalkera. Położony do snu. No. Tych dwóch ma coś ciekawego? Tak.
A czekajcie, zobacz, czy jest sens go zabierać. Nie ma. Oj, długa jest te loadingi. We need more time to finish it. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? What? We're taking your legs back! You're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. To the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. Thank you.
drop point. Supplies requested. Select a drop point. Wiecie, jak to jest, jak człowiek wyciszy mikrofon, prawda? Zapomnij o tym, bo wyciszam na czas kasenki, żeby zaraz czymś nie grzmotnąć w międzyczasie. Nie zepsuć klimatu, ale sam potem sobie psuję. Się zdarza. Tak, przemknąć, żeby nie zauważyli. Da się, da się. Wymanewrowany ten kierunek bardzo łatwo. Spinuję kontenera. Zbieram wszystkich trzech i kontener. Chwileczkę, coś muszę ogarnąć.
22. Roger that. Dwuminutowa przerwa techniczna. Już wracam. Teraz już rzucę sobie apply. Gdzie? Fajnie, co mają noktowidory, ciężko. Uuu, jaki napakowany, A++. Nice. I też ich zabieramy. Tak. No ale surowców. Prawda, nie przetworzone, ale to jakoś tam działa tak, że moja jednostka procentowo to przetwarza, czyli na przykład 10% od tego, co mam, nie przetworzone. Ale bym wypalił z rakietnika. Przejdę, włamię się do zasilania. Wywalę im korki. No dzień dobry. Światełko zgasło? Macie problem. O właśnie, no procentowo, jakieś tam teraz jakieś około 8% przetwarzają w jakichś tam odstępach. Jezu, olio, bym chciał to zrobić. Wiecie co wymyśliłem? Jezło? A nie, dobra, tam koleś mi widzi. Ale wpadłem na pomysł, żeby podbić z tego helikoptera i C4 na nim podłożyć. Refit nie chamsko, nie? Dobra, uśpiony. Spróbujemy tą akcję?
Fuck. Podniósł na patrol. A ten beznadziejny? Drugi też. Dobra, ale ten śmigłowy gdzieś tutaj. Stawię mu i tak niespodziankę. Tam jest koleżka. No dobra, ale jak on tu przyleci, to czeka na niego niespodzianka. Zajumać? Bardzo. Ale stalking? No, idźcie sprawdzić. Ale gorąco było. Siądzie tamten? Omar? O, chwila wytchnienia. Widzę na lodówkę. Are you Dr. Emmerich? Snake? Hey, what gives? Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. What's up? Hang on a sec. Let's use the walker gear I developed to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it. And I'll tell you how to operate. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. It is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, as
jaką się w to załadować. Za dużo tych przełączników. Zdecydowanie za dużo. Ała. Zwrotne to. Trochę kanciaste w bieganiu, ale damy radę. Dobra, jedziemy. Musimy się stąd. Dobra, ratujemy. Nice. Misja wykonana. No. Znowu ten wariat. No i że tak powiem, się zesrało. Autentycznie. Mam smoki.
Fuck you. Halo, koniu, potrzebuję cię. Schowałem się za tym bullshitem za ścianą. Teraz biec dalej. Dobra, będzie trochę szybciej. Helikopter, pick up. Fuck. Zaciął się! Halo! Koniu, biegnij! Dupa. Nie, żyje jeszcze. Frajer się uczepił. Fuck. Prawda? Nie żartujcie, no. Od checkpointu chcę zacząć, bo jak całą misję mi przerwało, to się zdenerwuję. Nie, naprawdę? Z checkpointu, jak wczytam? Fuck. Ale dupa. Myślałem, że przed tym głównym da się dalej uciec, a tu widzę, że nie. Ale przypał. Żeby zacząć misję główną, muszę się ewakuować do bazy. Dobra, zrobimy taki... się uda. Odbiorę nagrody. No właśnie. Chcę się z tym jakoś zabrać? Bardzo. Nie, nie bardzo. Wiem, że na kontenerach da się tak ewakuować. Ale przypał kompletny, no. Tak wyszło. Jeszcze burza. A jestem zły, że to zesrałem, no.
Nie denerwuj mnie. Wziąłem im posterunek, przypadkiem przejąłem. Nic nie widzę, no. Jeszcze jakieś tutaj nagrody dostałem, to chociaż się pocieszę tym. Beznadziejni ludzie. Nadziejni. Dobra, gdzie mnie najbliżej może helikopter podnieść? W którym miejscu? Aż tam. Dobra, no. Headshot. Ale przypał straszny, no. Dobra, no. Co tu robisz? Aaaa! Godzina w plecy pewnie. Trochę nie przemyśleli, że ktoś będzie próbował przed tym gównem uciekać. No to Pequod se poczekasz. Bo ja tak szybko tu nie dojadę. Chyba, że może po drodze trafi jakiś kontener. Zadowolony. Ale żadnego kontenera właśnie nie ma jak nazwać. Dobrze jadę? Dobrze jadę. O matko. Tragedia. Jakiś karniak, order idioty powinienem dostać, no bo tak zżenić misję, to trzeba mieć talent. Że zły jestem na twórców, że tego nie przemyśleli. Można to tak zepsuć. 500 metrów. Mam zbytkę. Podląduj! Nie odrywaj się. Na miejscu. Przerwij przelot. Przerwij przelot i wracaj na dół. Przypałowo. No dawaj podwózkę. Renoir, że tak. A czy mogę coś dostawić do bazy? Czy budówkę nową? Tak, mogę. Dobra. Podstawową platformę można by rozbudować. Tak słaby jeszcze ten odzień. To wszystko na D. Ale... powoli rośniemy w siłę, no. Development project has been added. Zaczniemy chyba... dobra. Primary weapon?
te wyrzutnie rakiet. Najsza jeszcze ten działa. Ruszamy. Oczywiście misja nocna zdecydowanie jak dla mnie łatwiejsza. Ogólnie ta gra polega na skradaniu, tylko że to mi tak wychodzi raz na 10 razy. Także to musi... Dobra, zaczynamy stąd. Czy nie ma jakiejś tragedii wielkiej? Teraz wyjść. Chyba już to... Jeżeli tu... Muszę tam z powrotem dobiec i go jeszcze raz zabrać. Tak na złość. Please select a drop point. Supplies requested.
Unit dispatched. Please specify a project. Who are you? Snake? Extraction arrived at Metabase. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hang on a second. Let's use the walker gear I developed to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it, and I'll tell you how to operate it. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. It is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. It's your call, boss. Developing a bipedal weapon for the Soviet Union. It hasn't been deployed. I was doing mobility testing. Once the walker gear is finished, they'll have a huge advantage in close combat. Once they add my masterpiece into the equation, this war will be over. The Soviets will win. He was developing bipedal weapons for the Soviets. If that's the case, what's Cypher's interest in it? Years ago, it was a ruse. They turned out to be Cypher's strike force. It was Emmerich.
Ah, dało. No. An upright, bipedal weapon. In terms of hominids, it's a sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake! What's that? More truth serum? No. Stronger truth. Oh, sir. Please. Please keep me here. I need protection. Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack. Do
You think he had a hand in it? I do. But there's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. You mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. That Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Co, powoli chyba kończymy, nie? O, zwłaszcza jak... There's no doubt about it. Cypher's working on something in Central Africa. There's evidence they've been in contact with private forces operating in the region. We follow that evidence. We should learn what Cypher is after. Diamond Dogs has gotten a lot bigger. Now's the time to take the offensive. Head back to the ACC for your next mission. Unit dispatched. Ciekawe, co mają do powiedzenia. Następna misja nas przenosi na nową lokację. To widzę. Development project has been added. Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean, but
A, czyli w sumie tyle miał tylko do powiedzenia. Jeszcze coś... Zadań. Zadanie w nowej lokacji. Kapo boczniaku. Się nimi zajmę. Kasety, to też się tym zajmę. A, to dzięki wam za grę.